Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody w konkursie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 20 lat. Ja myślę, że najważniejszy jest taki walor edukacyjny, żeby nasza młodzież zdawała sobie sprawę, co samorząd robi dla nas wszystkich. Dla niej tak, jak żeby wiedzieli, że szkoły dzięki samorządowi funkcjonują, przedszkola, drogi mamy, wszystkie kwestie, które nas codziennie dotyczą. Chcemy pokazać studentom, że nawet przyszłe kształcenie się w kierunkach związanych choćby z działalnością samorządu może być atrakcyjne i ciekawe. Jest to także taka praca trochę u podstaw, gdzie uczelnia próbuje jednocześnie edukować, zachęcać, ale tak naprawdę działać także na rzecz samorządów, bo w ten sposób promuje ideę samorządności. Udział w konkursie był okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego w Łomży. Mi się wydaje, że młodzież warto takie wydarzenia organizować, żeby młodzież miała wiedzę, jaką władzę mamy w Polsce, prawda? Że to nie jest nie tylko władza państwowa, ale także władza samorządowa i do tego ta władza ma 3 stopnie, prawda? Na wzór, tak jak tu opisywaliśmy w informacji o konkursie, na wzór wielkich ludnościowo krajów jak Francja, Niemcy, no bo my należymy do tej wielkiej piątki ludnościowo dużych krajów i to jest racjonalne, żeby właśnie na te 3 stopnie było terytorium podzielone. Oczywiście kwestią umowną, ustrojowo jest, czy na każdym stopniu ma być samorząd terytorialny. U nas przez 20 lat taka formuła funkcjonuje i no, można powiedzieć się, jak do tej pory sprawdza. Większych problemów z administracją samorządową, jak do tej pory nie ma, no wręcz przeciwnie, samorządowa administracja przyczyniła się do sukcesu takiego rozwojowego Polski, no bo generalnie środki unijne głównie właśnie samorządy pozyskują i wydają właśnie na swoje tereny. Uczelnia Państwowa w Łomży organizuje wiele konkursów mobilizujących uczniów szkół średnich do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Będziemy mieli konkurs informatyczny tradycyjnie, matematyczny, to już są konkursy z tradycjami. Drugi rok z rzędu RoboExe, organizujemy konkurs związany z robotyką, także związany też będzie z technologią żywności, z żywieniem, to chyba nowość. Chcielibyśmy właśnie tutaj, w szczególności myślimy, że będziemy partnerami naszymi, będą szkoły rolnicze, gastronomiczne, no bo chcemy tą naszą ofertę też pokazać, bo rzeczywiście mamy potencjał, którym możemy się pochwalić i udostępnić naszym partnerom. Podsumowanie konkursu rozpoczęło się od wręczenia podziękowań nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. W dalszej kolejności dyplomy i nagrody otrzymali finaliści i laureaci konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Gottlieb z drugiego liceum ogólnokształcącego w Łomży. O konkursie poinformował mnie mój nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, pan profesor Bukowski. Oczywiście na początku nie wiedziałam, czy podołam, ale wiedziałam, że i tak muszę się przygotować przed maturą. Przygotowałam się, na początku odwiedziłam bibliotekę, wypożyczyłam niezbędne książki, przeczytałam regulamin i lektury obowiązkowe. Wydrukowałam ustawy, przeczytałam kilka razy. Pytania dotyczyły ogólnie całej wiedzy o samorządzie terytorialnym Polski. Myślę, że jeśli ktoś interesował się ustawami, czytaniem tych ustaw, myślę, że pytania nie były trudne, aczkolwiek te na drugim poziomie etapie konkursu już były trudniejsze. Konkursowi towarzyszyły warsztaty team building, czyli budowanie zespołu, prowadzone przez prorektora Dariusza Perło.